Cześć, witam Was gorąco i zapraszam na pierwszy odcinek z serii Atol SMP, sezon trzeci. Tak, dobrze słyszycie. Wracamy na Atol, na nasz serwer, gdzie będziemy kontynuować przygodę z wieloma nowymi graczami, ale też będzie kilka znanych twarz z poprzednich sezonów. Tutaj nawet widzicie kudłaty czy nitka są, Mario także będą znane twarze. Ale będą też nowe twarze, i ruszamy na przygodę w tym nowym świecie. Jesteśmy na spałnie. Widzicie, to jest jakaś taka twierdza. Tutaj mamy jakąś taką zrujnowaną chatkę. Tutaj twierdzę, a tu mamy jeszcze jakąś jaskinię. Nie było mnie na otwarciu, więc dokładnie nie wiem co, jak i gdzie, ale chciałem już zacząć teraz, żeby nie być w tyle. I już byłem na serwerze, rozglądałem się troszeczkę, co zresztą widać po poziomie jakichś tam banalnych, podstawowych przedmiotach. Natomiast tak, to co zapewne widzicie również, to to, że gram na shaderach. Gram na shaderach też, żeby się to odróżniało od serii survivalowych, od serii innych na moim kanale, to serwer będzie na Shaderach. Jak widzicie, mapka też jest dosyć inna. Są tutaj jakieś takie skalne różne dodatki. Są drzewa również o różnych kształtach, także mapka jest wygenerowana dodatkowo w jakiś ciekawy sposób. O, a tutaj ktoś zbrodnie popełnił, zostawił to drzewo bez ścinania wszystkiego, i mamy wiszące liście. Dla mnie to naprawdę zbrodnia, ale cóż, trzeba działać. Na razie nie będziemy tego. Tego naprawiać, my idziemy w nasze miejsce. Miejsce, które wybrałem na e, naszą osadę, naszą, bo nie będę grał sam, ale o tym jeszcze dowiecie się w swoim czasie. Tam jest jakaś wioska, zobaczcie, ale też nam ona dzisiaj nie jest potrzebna. Lecę i za chwilę wam pokażę, gdzie wylądowaliśmy. O, zobaczcie, to również jest stawik taki wygenerowany przez nasz świat, coś czego raczej nie spotkamy standardowo w Minecrafcie, a tutaj mamy, a to jest właśnie, zobaczcie, na przykład takie wielkie inne drzewo, także o, czy tam taki szpikulec widzicie, są różne drzewka, są różne dodatki zawsze to jakieś fajne urozmaicenie, natomiast my będziemy budować sobie tutaj, słuchajcie, idziemy w górzysty teren w ten wąwóz między dwoma górami, bo będziemy chcieli tutaj zrobić mur takie przejście, szlak, nazwijmy to może handlowy, może, może podróżniczy i przejście między e, jedną ogromną górą, a drugą ogromną górą, tak żebyśmy byli po środku, po środku. I zaraz powiem dokładnie co jeszcze, tylko też wam pokażę coś fajnego związanego z tym serwerem. Zobaczcie to. Ścinamy sobie drzewo. I liście zniknęły dosłownie w ułamku sekundy. To też jest fajny mod tutaj wgrany, który naprawdę nam e, przyspieszy rozgrywkę. Nie ma co prawda tego automatycznego ścinania drzew, że wystarczy ściąć na dole, ale mimo wszystko to też fajnie pomaga w rozwoju, fajnie pomaga w grze. Ja tutaj umieściłem już skrzynkę z jakimiś tam podstawowymi rzeczami, i tak sobie wymyśliliśmy wspólnie, że opanujemy. Tutaj to miejsce, a to zaraz sobie zasadzimy, tutaj to miejsce, właśnie ten wąwóz między dwoma wysokimi górami, i tam też jest wiśniowy gaj, ten różowy las. I to też będzie nasze miejsce. Zobaczcie, uważam, że jest naprawdę piękne. Tutaj będziemy mieli, otoczeni będziemy górami, i otoczeni będziemy wiśniowym gajem. Także wygląda to naprawdę, uważam, bardzo, bardzo fajnie. I sporo terenu wystarczająco, żeby się tutaj zbudować. Wystarczająco, żeby się tutaj zbudować i można tu fajnie sobie bazę rozegrać. Natomiast wahamy się jeszcze co do dwóch rzeczy. Czy budować się tutaj w tym zagłębieniu i tutaj w tutaj tym wąwozie, oczywiście też, żeby to było tak dosyć szeroko, ładnie zrobione, czy robić podziemną bazę. I chyba będziemy szli równolegle z tym i z tym. Możecie się wypowiedzieć, co byście chcieli zobaczyć. Jeszcze pod ziemią nigdy nie budowałem, w jaskiniach czy w wykopanych dziurach. To jest zawsze czasochłonne, no bo trochę trzeba ziemi wykopać. Ale tak roboczo zastanawiam się, żeby tu zrobić bramę, wejście do naszego podziemnego królestwa, a tam mur odgradzający, no i tam dookoła w tym zagłębieniu także się budować, nie? Także żeby to było dość rozległe, ponieważ mamy nadzieję, że ten sezon potrwa dosyć długo. Planowany jest rok na spokojnie będziemy sobie tutaj grać, także naprawdę mm, trzeba się dobrze przygotować, dobrze przygotować. No dobra, ja zbiorę troszkę tutaj surowców, bo troszkę potrzeba, żebym mógł wam narysować, jaki jest wstępny plan, jaki będzie wstępny plan, co będziemy tutaj robić. I pierwsze, co chcę zrobić, to tutaj właśnie miejsce na naszą bramę. Co prawda, na razie ta brama będzie bardzo mała, bo ją chcemy rozbudować na taką gigantyczną, słuchajcie, tutaj, więc będzie dosyć sporej szerokości, ale na razie powiedzmy, że wystarczy mi nawet brama taka 3x3, po prostu. Zrobimy sobie to tymczasowo, tylko i wyłącznie na moment, żeby później rozbudować, ale jakieś małe wejście do podziemi już będzie, no i dzięki temu też na pewno uzbieramy. Dużo surowców, no bo muszę się tutaj pokopać, i dzięki temu będziemy mieli bruk, kamień, cegły, wszystko co potrzebne do zbudowania, można powiedzieć, takiej krasnoludzkiej twierdzy, tego naszego muru i bramy wejścia do podziemi. To będzie, myślę, właśnie to. I proszę, jak od razu ładnie trafiliśmy chyba to jest żelazo, tak mi się wydaje. Tak, to jest żelazo, więc od razu już będziemy mieli pierwszą dawkę niezbędną do narzędzi i do wiadra przede wszystkim, bo wodę chciałbym przenieść, żeby jakieś małe farmy zrobić, żebyśmy te pierwsze dni przetrwali, no ale udało się to zrobić bardzo szybko, więc się cieszę, tylko że pięć żelaza, pięć żelaza, czyli nie starczy na wiadro i kilof, bo to bym chciał mieć przede wszystkim, no bo czeka nas dużo kopania, także żelaza będzie trzeba... Tutaj sporo na same kilofy, ale słuchajcie, nic wielce straconego, bo, bo słuchajcie yy, jesteśmy w górze. Jesteśmy w górze. Przypominam, że to jest góra, to jest góra, więc tu na pewno będzie bardzo dużo żelaza. O, już jesteście. No właśnie, no właśnie, a ja tutaj w taką. Zadumę wpadłem, bo teraz jest właśnie najbardziej ekscytująca część budowania bazy pod ziemią. No dobra, wcale to nie jest ekscytująca część, niestety, po prostu trwa to wieki, tym bardziej z podstawowymi narzędziami, no ale zaraz będą lepsze. Szybko tutaj na pewno z moim towarzyszem popchniemy wszystko do przodu i naprawdę przyspieszymy, ale mamy 3, 6, 9, tak jest, to sobie tutaj na razie zamurujemy, i tu zrobiłem małe wejście, tu zrobię komnatę 9 na 9, i dalej będzie zejście pod ziemię. A tutaj przepala nam się trochę materiału, żeby łatwiej było nam budować, ale przepala się to zbyt wolno. Słuchajcie, trzeba to przyspieszyć, bo inaczej nie zdążymy dzisiaj nic zbudować. Także zrobimy sobie, słuchajcie, tak. Okay, tu 8 i tak samo tutaj 8 i wtedy będę mógł dać po całym staku. Tak jest. Stak i stak. Dobra. I bruku też będzie spoko, węgla mamy zapas. Tak jak mówiłem, kopanie pod ziemią ma swoje minusy, bo trwa, ale ma też swoje plusy, bo będziemy mieli bardzo dużo surowców. I zaczynamy schodzić już pod ziemię. Wziąłem sobie w drugą rękę pochodnie, żeby móc spokojnie oświetlać sobie, bo na shaderach robi się naprawdę bardzo ciemno pod ziemią. Także wolę mieć tutaj cały czas dodatkowe oświetlenie w postaci pochodni. No i po prostu kopię się w głąb. Na razie nie zbyt głęboko, to tylko początek, żeby zdobyć troszkę surowców, ale powolutku się. Kopię. Nie? No tutaj zobaczcie, mamy pierwszą komnatę, jakiś tam przedsionek, można powiedzieć, punkt kontrolny, powiedzmy, przed wejściem do Królestwa Podziemnego, i tu będzie zejście w dół. A co tam wybudujemy? No to jeszcze dużo, dużo planów przed nami. Natomiast o, tutaj możemy postawić sobie pochodnie. Przy okazji, tekstur pak na pochodnie cały czas mam. I będą one bardzo fajnie pasować do takiego podziemnego klimatu. Także to jest też mega dobra rzecz. No nic, jeszcze chwilę pokopiemy i wybudujemy sobie bramę wejściową. Zobaczcie, jest też mieć i tak sobie myślę. Dopiero teraz mi to przyszło do głowy, ale faktycznie przecież to jest doskonały pomysł. Jeśli będziemy mieli takie podziemne królestwo. O co tu się dzieje? A tu mamy, popatrzcie, przeciwnika, który chciał nas. Zaskoczyć. Ktoś nas chciał zaskoczyć, a to mała wredota, ale wracając do wątku, mieć to będzie bardzo fajne urozmaicenie, bardzo fajny dodatek do takiego podziemnego królestwa. Słuchajcie, naprawdę, będziemy jej dużo zbierać. No dobra, dół na razie taki wykopany, myślę, że starczy. Tyle, nie, nie jest to jeszcze głębokie, ale mamy już trochę surowców, więc moglibyśmy zająć się tutaj. Bramą, tutaj bramą nie mam nic konkretnie na myśli, ale myślę przede wszystkim, że tutaj lekko trzeba sobie poszerzyć, bo zrobimy takie filary potrójne sobie z jednej, z drugiej strony. Miała to być mała brama, a coś czuję, że wcale nie wyjdzie taka mała. Słuchajcie, że wyjdzie całkiem, całkiem pokaźna, ale zobaczcie, przetapiam sobie tutaj mieć. Przetopiłem trochę żelaza, już mamy, przetopiłem sporo kamienia, więc zaraz sobie to wszystko pozamieniamy i zaczniemy budować coś małego, ale myślę, że całkiem fajnego. Pierwsza część, filar numer jeden, będzie mała teoretycznie brama, ale chyba jednak nie aż tak mała. Chyba jednak nie aż tak mała, no bo troszkę to zajmie. I teraz pytanko: czy tu budujemy drugi filar i szerokości 3 to wejście? Czy nie lepiej by było 5 na 5, bo aż dotąd by to wejście wtedy było? I nie wiem, czy to by nie było lepsze rozwiązanie. Czyli słuchajcie, rezygnacja, jak gdyby z. Takiego mikrowejścia, ale no może już byśmy sobie zbudowali w ten sposób, że zrobimy sobie to tej, tej szerokości, tak? Czyli mamy 5 na 5 będzie wejście w ten sposób, dotąd. Tak, a tutaj budujemy sobie kolejny filar, i teraz jak ja go robiłem, filar wyglądał tak. Stawiałem sobie cegły w ten sposób, tutaj też cegły mamy i mamy mieć. Do tego dodaliśmy sobie schodki. W ten sposób, i tutaj mamy kolejny blok, jeśli chodzi o cegły, w ten sposób. No, i tu już stawiamy sobie, stawiamy sobie filar. Filar z tyłu, kamień, z przodu murek, żeby dodać trochę tekstury, i ciągniemy sobie tutaj, to mamy już jeden blok, drugi, trzeci, i tak samo, drugi, trzeci. Dzięki temu mogę wstawić tutaj mieć, i tu znowu murek. Z tyłu dodamy sobie kamień, żeby żeby kolor był ten sam i wtedy widzicie, jeszcze przedłużamy sobie to po to, żeby tutaj zrobić schodki do góry nogami tak jest, o to trafiłem ja to lubię sobie dobrego misklika strzelić schodki do góry nogami i na tych schodkach też jeszcze musi być po bloku w ten sposób i wtedy mamy słuchajcie tutaj mieć znowu natomiast tu co my tutaj mamy Muszę sprawdzić. Normalnie, blok. Dobra, czyli normalnie sobie stawiamy tutaj cegły w ten sposób, i mamy jak gdyby dwa takie filary. Zobaczcie, miedź prezentuje się świetnie. W słońcu się błyszczy. Tutaj widać, że już się utlenia, więc później sobie tym zajmiemy. No ale tak wyglądają pierwsze dwa filary. Wejście do naszych podziemi. No i nasza brama się rozrasta. Zobaczcie, tutaj już robię taki powoli. Mały łuk, kombinuję sobie, co tutaj zbudować, i myślę, że wyszło całkiem spoko. Wykorzystałem po prostu schodki i pełne bloki. Tu dodałem sobie murki. Tu na początku myślałem o takich schodach, ale nie wyglądało to zbyt dobrze, więc, więc tutaj zrobimy w ten sposób i pach. Chociaż tu może coś powstawiamy później, jakieś dekoracje, ale na razie tak, ale jeszcze, żeby to urozmaicić. To też pomyślałem, że warto by było tutaj dodać też troszkę struktury w ten sposób. O tak zrobionej i że to nam tutaj się fajnie zamknie, plus oczywiście dodamy sobie jakąś górę, słuchajcie tam, też żeby to wyglądało fajnie, nie? Czyli jak mamy tutaj i teraz chcielibyśmy dodać do tego troszkę głębi, to nam niepotrzebne, bo tutaj też schody miały być najpierw Zaokrąglone wejście miało być wyżej, ale w sumie stwierdziłem, że faktycznie aż tak wysoka nie musi być ta nasza brama. Tu byśmy dodali w ten sposób i może w ten sposób. I dzięki temu, tu powiedzmy z tyłu, może po prostu tak, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Słuchajcie z dołu, po prostu chciałem zasłonić tam. Teksturą, tak jest w ten sposób. Hmm. nie wygląda źle. Jako początek, myślę, że spoko. U góry coś by tutaj nie wiem, czy to zaokrąglić jakoś w jakiś sposób, tak żeby wejście było dosyć szerokie, a dosyć niskie. Więc teoretycznie można by to było podwyższyć o jeden albo o dwa bloki i wtedy to sobie fajnie zaokrąglić. Może tak spróbujemy. Słuchajcie, o tak, chyba to podwyższę. No i zobaczcie, nabiera kształtów, prawda? Zrobiłem tutaj schody, takie podejście, że tak powiem, do bramy, gdzie się wchodzi w bramę. Podwyższyłem ją o jeden blok jednak, bo o dwa to było za dużo i mi się tutaj góra nie zgrywała. W ten sposób mi się bardzo ładnie góra zgrywa i będzie to można jakoś w ten delikatny sposób zaokrąglić, co zaraz zresztą zrobimy. I tak w międzyczasie sobie pomyślałem, że tutaj będą fajne miedziane bloki jako dodatek. I że to może być fajne wejście do kopalni naszej, że póki co to będzie tymczasowa baza, wejście główne może się zrobić gdzieś indziej, do góry, a to może być jakaś kopalnia, i możemy tutaj zbierać surowce. Także mm, podstawę myślę, że mamy. Dodałem też pochodnie. Nawet nie wiem, mówiąc szczerze, czy ta pochod... tych pochodni nie powinno być więcej, czy by nie zrobić to w ten sposób, że z jednej i z drugiej strony no tak, tutaj mamy pochodnie i tu mamy pochodnie. Tak, żeby dodać jeszcze więcej szczegółów, tak jest, w ten sposób. Mega to wygląda teraz. No i pozostaje nam tutaj tylko zrobić jakąś lekką kopułę, myślę. Lekka kopuła będzie, będzie w sam raz. Kształt kopuły widzę tak. Mały, mały, tak jak widzicie. Czyli tutaj byśmy dodali taki łuk, po prostu, i zabudowali to tam z tyłu dodatkowo, tak żeby żeby od góry też to całkiem nieźle wyglądało, co prawda nikt raczej na to nie będzie patrzył, ale mimo wszystko, nie, i co przez to rozumiem, że to będzie szło sobie gdzieś tutaj do tyłu na pewno to będzie szło sobie do tyłu i będzie się tutaj nie wiem, zwiększało lub zmniejszało tu nad tym się zastanawiam właśnie no ale powiedzmy, że tu będzie kopuła tu będzie Daszek, o akurat ktoś się przespał, fajnie przestanie padać, ale też tak, żeby to się troszeczkę zmniejszało, czyli o właśnie w ten desen na przykład, czyli tu może sobie dojść w ten sposób, ale tu już będzie do góry, o tak, mniej więcej coś takiego, i wtedy od boku to wygląda całkiem nieźle. I od przodu myślę, że też będzie wyglądało całkiem nieźle. Tak jest, taki kształt. Tylko nasze zadanie polega na tym, żeby zamienić te bloki, zachowując ten kształt czymś sensownym. Czyli na przykład tu dajemy sobie coś takiego, tu damy sobie schodki. Oczywiście to będzie trzeba tutaj wypełnić, więc zrobimy sobie na razie o tak. Tylko ten. Tą cegłę tam dałem przez przypadek tutaj. Akurat tutaj nie chcemy. Na razie chcemy to mieć wbite w teren. O, właśnie w ten sposób. No i teraz, skoro mamy tutaj tak bloki zrobione, to tu by się przydało zrobić jakiś cały blok. Być może tak. I tutaj schodki. I tu znowu cały blok. I cały blok. W ten sposób. No, i teraz trzeba się zastanowić, czy na przykład dać schodki w tą stronę, czy jeszcze nie. Czy na przykład zrobić sobie o tutaj coś takiego. Na przykład tak tutaj sobie damy coś pełnego, żeby dodać trójwymiar. I tu były schodki w ten sposób, prawda? Tu były schodki w ten sposób. Ok. No, i czy to będzie jakoś tam wyglądało? Chociaż tam sobie zrobimy jeszcze taką głębię, to będzie kopuła ale z tyłu też będzie głębia. No i tu myślę, że tu trzeba dać schodki i można w ten sam sposób budować i zrobić sobie tutaj taką małą kopułę. To też zaraz sobie wypełnimy, ale to wszystko po kolei. I zobaczcie, z drugiej strony też tutaj wybudowałem coś takiego, taką strukturę właśnie w ten sposób, żeby to było urozmaicone. Nie? W ten sposób tutaj sobie też to wszystko, zobaczcie, dokończymy, czyli tu mamy rzeźbiony tu mamy rzeźbiony, tam mamy chyba pół blok, nad nim schodki, nie? Na nim schodki, ale to zaraz sobie zrobimy. A jak już zbierzemy sobie trochę więcej żelaza, porobimy sobie trochę więcej, że tak powiem, rzeczy, no to będzie tam też można dodatkowe rzeczy, na przykład tutaj w narożniku w postaci krat dodać. A być może nawet żelaza mi starczy, tak, żeby to było po prostu, i tutaj kraty jakieś, i to będzie wtedy takie fajne, fajne. Więc ja na spokojnie tą kopułę dokończę i pokażę Wam efekt finalny. I zobaczcie, mamy to, mamy to, tak będzie wyglądała brama wejściowa póki co. Mamy jakąś tam kopułę, mamy jakiś łuk u góry. Dodałem też tam pochodnie, trochę tych żelaznych krat, a poza tym zrobiłem taki okrągły kształt, żeby jak ktoś będzie to widział z góry, z drugiej góry czy po prostu z daleka, no to też zobaczy, spójrzcie po prostu jakiś tam sobie nadbudowany kształt, też tu dodałem mieć i taki i taka kopuła wtedy z tego wyszła, nie, aż się przejdziemy słuchajcie, może tutaj troszkę, żeby wam to pokazać, o w ten sposób może nie jest to jakiś super, ale u góry tutaj wystarczająco, jeszcze zbocze możemy sobie później nadbudować ale sama brama uważam że wyszła naprawdę zacnie słuchajcie wyszła naprawdę zacnie zrobiłem też schody właśnie tak jak wcześniej mówiłem i tu już przeniosłem wszystkie wszystkie rzeczy do środka do środka i teraz żeby jeszcze na koniec odcinka pokazać Wam po prostu co jest w planach to przejdziemy się kawałek w tamtą stronę przejdziemy się bo chciałbym Wam mm, powiedzieć co poza tym będziemy robić chcemy ten wązu, wąwóz opanować jak gdyby dla nas. To będzie nasza przestrzeń, tutaj będziemy sobie budować się i będziemy mieli sporo miejsca pomiędzy, pomiędzy tymi dwiema górami. No i zobaczcie, nie? Z daleka wygląda to naprawdę, naprawdę spoko. I między tymi dwoma górami, więc my będziemy chcieli gdzieś tutaj zrobić Jakiś dosyć solidny mur, solidny mur, tylko trzeba na, nie, na niego znaleźć dobre miejsce. Ale powiedzmy, że to będzie może gdzieś tutaj, może gdzieś tutaj, też zrobi się duży mur i bramę do niego. I teraz myślałem, żeby zrobić to pierwszy raz, bo jeszcze tak nie budowałem, diagonalnie, ale widzę, że tutaj. Tutaj jest taki prosty kawałek, gdzie mamy wysoką górę i tu jest w miarę wysoko, więc ten mur mógłby tutaj być. Czyli ja sobie tutaj zaznaczę po prostu granicę i zobaczymy, ile to będzie. 3, 4, 5. I tutaj ten mur by był. Nie? Czekajcie, 6. Tak, 7 i tu sobie zobaczymy 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, zobaczę, czy tu nie ma jakiejś lawy. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Mniej więcej tu chyba walniemy sobie pierwszy. Nasz mur, o i zobaczcie, jak tu będzie brama wejściowa, tu będzie brama wejściowa, i tu sobie w środku troszkę terenu wyrównamy. No to tu można w zboczach budować fajne budynki, tu można sobie struktury robić, tu mamy nawet jakąś jaskinię, zobaczcie, będzie można sobie wejść. Na no tu zrobimy porządną bramę i również wejście do naszego królestwa. Także tutaj mamy bramę. Mur i bramę będzie z tej strony. Tu sobie zaznaczymy i tak samo chcemy sobie zrobić z drugiej strony, słuchajcie. No i tam właśnie zobaczymy, czy to już nie będzie pasowało nam bardziej diagonalnie. Czyli tutaj sobie idziemy, tu będzie nasz teren, tu zrobimy sobie drugi trakt, taką drogę, i tu gdzieś kawałek dalej zrobimy sobie też mur. I ten mur będzie właśnie odgradzał tu naszą przestrzeń, a później w przyszłości dobudujemy sobie tutaj być może jakąś osadę czy coś na powierzchni. No bo tu chcemy mieć zejście do podziemi, tu chcemy mieć naszą bazę, tą podziemną, a tu może zbudujemy sobie, nie wiem, farmy czy coś, zobaczcie, jak to jest fajnie okrążone. Natomiast tutaj już myślę, żeby było fajnie zrobić ten mur dla odmiany. Diagonalnie, tym bardziej, że nie mamy dwóch takich murów jakiś blisko siebie, nie? Więc dajmy na to, że robilibyśmy tutaj, to robimy sobie tak. Zobaczcie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli 7 ma jedno przęsło, i znowu wysuwamy sobie tutaj. I znowu 2. Teraz zobaczcie, czy się nie pomyliłem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, i tutaj 2. I znowu 3, 4, 5, 6, Siódmy i tu znowu pierwszy. Nie? I w ten sposób drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i tu wychodzimy. No i w ten sposób zrobimy sobie taki lekko diagonalny mur. I mur będzie wyglądał w ten sposób, lekko diagonalny, chociaż, tak jak patrzę na niego, to jest troszkę za mało, chyba diagonalny. Więc nie wiem, czy nie skrócimy nie do siedmiu, tylko do pięciu ten odcinek murów, żeby troszkę jednak był bardziej skośny. No i w ten sposób mamy tutaj z jednej strony mur, wąwóz cały dla nas opanujemy. Tutaj będziemy nasza przestrzeń życiowa, przynajmniej na początku. Tu jest nasza brama wejściowa do podziemi i tam. Jest drugi mur i tak będziemy się na początek budować. Tak to będzie właśnie wyglądało. Mam nadzieję, że plan Wam się podoba, że wejście Wam się podoba i początek nowej serii Wam się podoba. Gramy na Atoll SMP sezon trzeci w, z pomocą shaderów i będę grał razem z innym graczem, ale o tym dowiecie się dopiero w drugim odcinku. Na dziś to wszystko, dzięki. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, żeby subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście komentować, odzywać się, to będziemy mogli razem na temat tej serii rozmawiać. Do zobaczyska, papa, pa, trzymajcie się, cześć. A ja muszę iść już spać.